kraju, o jego kulturze. I to, co mnie urzekło w Meksyku, to taka niesamowita magia i pamięć ludzi o dawnych wierzeniach, bo historia Meksyku, no kiedyś, kiedy na świecie był tylko wielki, nieskończony ocean, wszyscy bogowie spali na jego dnie. Potem do każdego władcy Xibalby ich kłuł go, a potem poznawał jego imię. I wrócił do bliźniaków i powiedział im o tym, co się stało. I bliźniacy przyszli do władców Xibalby. Ale nie pokłonili się tym dwóm pierwszym, którzy siedzieli z przodu. W Meksyku, ale w wielu krajach hiszpańskojęzycznych. I mówi się, że właśnie to była pewna kobieta, która była rdzenną mieszkanką Meksyku i zakochała się w jednym z hiszpańskich żołnierzy. Ale koło rzek, koło innych akwenów z wodą. I podobno kto usłyszy jej głos, ten natychmiast umiera. Dlatego gdy będziecie w Meksyku, nie chodźcie nocą nad rzekę. Nie chodźcie nocą nad jeziorem. Bo możecie usłyszeć taki krzyk. I bardzo wiele jest piosenek o Joronie w Meksyku. A negro perro cariñoso, todos me dicen el negro Llorona. Negro perro cariñoso, yo soy como el chile verde Llorona perro. Spróbujcie? Lero, 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 le, lero. Lero, le, lero. Lero, lero. Jedna ręka łapie za nos, a ta łapie za przeciwne ucho. Lero, le, lero. Lero, le, lero, 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 lero. Lero, le, lero, lero. Żółwie nie latają. A ten mały żółw bardzo, bardzo chciał latać, więc następnego dnia przyszedł do mamy i mówi: mamo, chcę latać! Przecież wszyscy wiedzą, że... Żółwie nie latają. A to był bardzo uparty żółw. Strasznie się potłukł, a wszystkie ptaki, które siedziały na gałęziach, zaczęły śmiać się z niego i krzyczały: kto to widział? Kto to widział? Przecież wszyscy wiedzą, że... Ale mówiłem wam, że to jest uparcie. Słyszę jakieś stukoty, turkot, więc byśmy się kierowali pod końcem do drzwi. Patrzcie, kto to się zbliża. Co się dzieje? Ten wygląda i patrzy, a tu przed drzwiami ptaszka jakaś stoi. I to nie jest ptaszka, ani nikogo z sąsiadów, więc zastanawiam się, czyje to może być. I odwraca się i patrzy, że koń. Koń nagle ma uszy po sobie położone, wielkie oczy, piana swoje nogi wcześniej bywały, głowa teraz się znajdowała, a pod łóżkiem nóż stalowy w pogotowiu leżał też. I gospodarz udawał, że śpi. W ciszy nocy usłyszał znowu stuko, turko i nagle usłyszał też szmer. I nagle poczuł wielki, ogromny ciężar na swojej klatce piersiowej i wiedział dobrze, że to zmora musi być. Więc szybko zerwał się, chwycił za nóż i machnął im w powietrzu, ale zmora zamieniła się w małą słomkę. I spadła... I przyszedł jego brat, który mieszkał w mieście do tej pory. I pan nie wierzył w to ich gadanie i powiedział, że... Kiedyś w pewnym gospodarstwie mieszkał sobie chłop. I chłop ten szukał żony, ale jakoś nie miał szczęścia.